burn fast, or burn us out. We walk the wire, loves. Don't make me read your mind. No, no. Spokój. Dobra, dzień dobry, słuchajcie kochani, witajcie w Co dzisy za dzień. Dzisiaj jest czwartek, muszę się zastanowić. Dobra, idę śmieci wynieść. Śmieciaki. No idź, suszy. Idę śmietniki wynieść, bo dzisiaj śmieciara ma być. A wczoraj zapomnieliśmy wczoraj i muszę to teraz zrobić. Jestem niewyspana, słuchajcie, poszłam spać znowuż o pierwszej, bo montowałam film, ale cieszę się, że go zmontowałam. Przestań, suszy pimpus. Jezus. No. A tutaj po drodze widziałam gdzieś śmieci. Idę podnieść, bo jak to wygląda. Jak to wezdrze. O, ktoś sobie tutaj pizzę jadł. Koło nas albo w drodze po prostu i wyrzucił. Ja pierdzielę, ludzie to są chamy i niewychowane świnie. Też coś. Dobra. I tam jeszcze coś widziałam, jakieś puszki. Ktoś po prostu sobie jechał. Idźcie sobie pobiegać. O. O. Kota tutaj już chyba dłużej leży, a tutaj jeszcze gdzieś widziałam, że leżało. Może ktoś to podniósł, jakiś zbieracz metalu to podniósł. Przy okazji sobie, nie, to tam chyba dalej leży. Muszę iść. Przy okazji sobie spacerek mały z rana zaliczę. Obudzę się trochę. No tam leżą jakieś śmieci. Jak mnie to wkurza, jak ja jadę i ja widzę, że tu jakieś śmieci leżą, nie macie pojęcia, nie? Ja zawsze moich chłopaków tak uczulam, że to co weźmiesz ze sobą pełne, czy też w górach jak byliśmy, też pełno tych śmieci. No po prostu, o, widzicie? I tak przez naszą drogę, jakby się przeszło przez ten kilometr, to pewnie pół worka śmieci by się znalazło śmiało. Więc tu. O, tutaj jakieś zwierzaki szły w nocy. Bo jest ten, zerwany tak. Może jakieś jelenie. Coś tutaj szło w nocy. Tak, widzicie, pogoda dzisiaj nie za fajna, ale nie pada, to jest najważniejsze. Ja chciałabym iść na rower, nie wiem, może jutro pójdę, ale wątpię, jutro po tej nocce i na nockę, bo też się nie da. A w sobotę będę zbyt wymęczona, żeby iść, kurde. No niestety taki tydzień, ale tak, no, chciałabym. Już mi tego brakuje znowuż. Sushi! Sushi stwierdził, że sobie zrobi kubkę i powiedzą znowu jakieś lewiszony, że ona się znęca nad tymi zwierzętami, bo one muszą biegać na pole, srać. Ojku, dobra. Weźka, idź, aha, i przynieś mi tam od gryla, gumaki sobie założy od gryla, przynieś tą kratkę, jo? Proszę, bo ja chcę ją umyć. Już do piekarnika ją tu wziąć. Proszę cię. Co? Ja nic nie słyszę. Załóż sobie, albo weź ten, kurtkę przeciwdeszczową w korytarzu przecież masz. Dobra, ja robię obiad. Słuchajcie, Jasiu ciągle się zastanawia, czy dzisiaj będzie trening, czy nie. I ja też w sumie się zastanawiam. Robię tutaj marchewkę z groszkiem, frytasy. O, włączyłam lampę. I miałem się.
I patrzcie, jaki ten garnek jest genialny, że on w ogóle nie przywiera, nie? Że on odpaluje na maksa, ale nic nie przywiera, nic się nie przypala. Au, 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 parzy, parzy. Więc no, jest genialny. A ja tu zaczęłam robić jabłka, bo chcę zrobić jacuchy, ale chłopaki mi połowę zjedli. I muszę w ogóle tutaj umyć, dokończyć te jabłka i zrobić te jacuszki. Dobra, ja się odwiozłam na trening, bo ząb mnie coś boli. Zjadłam, chyba sól mi wlazła, kurde. Muszę się w końcu umówić na usunięcie tych moich ósemek. O Boże, dzisiaj jest taka pogoda śpiąca, a ja jadę napompować powietrze, bo mi znowu schodzi powietrze w jednej oponie. W końcu muszę go postawić, chyba w sobotę go postawię. Znaczy się podjadę do mechanika i żeby mi zobaczył, co tam się dzieje, bo dalej mi schodzi to powietrze. Byliśmy w Zakopanem, to też mi schodziło, więc nie wiem, o co chodzi, tam musi być jakaś dziurka ewidentnie. No a ja miałam to przed Zakopanem zrobić, wiecie, wtedy tego nie zrobiłam, tylko po prostu dopompowałam, bo nie miałam na to czasu i tyle. A teraz wkurza mnie to. Pojechałabym umyć samochód, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Chyba nie. Tak sobie myślę, czy nie przejść się do lumpeksu. Z drugiej strony mam laptopa i mogę montować filmy. A mam do zmontowania, więc nie wiem, co mamy robić, kurczę. Zakupy wczoraj porobiliśmy. W sumie dzisiaj mogłam te zakupy porobić. To by też było okej. Ale no, dobra. Nie ma co, u nas leje. Jest tak brzydko, słuchajcie. Tak jak było ciepło, tak teraz jest brzydko. Ja się w ogóle liczę na to, że nie będzie treningu, że ten napisze, że nie ma i ja się zapytał trenera, czy jest na grupie, czy jest trening. Oni odpisali, że tak. Potem mówi, mama, napisz do trenera, bo może nie będzie treningu, ale jest trening. Ja mówię, chłopie, jak wy chcecie grać w poważną piłkę, czy deszcz, czy śnieg, czy co, musicie grać. Nie ma, że boli. No. Więc tak. Franciszek został w domu. A ja chyba napompuję tego powietrza i wrócę tam pod stadion i po prostu będę montować sobie film i czekać na Jasia, może oni szybciej przyjdą. Wiecie, dzisiaj jadę do pracy, no to chcę te racuchy jeszcze zrobić. Z rana ogarniałam trochę, montowałam filmy, potem nagrałam też wam ten makijaż i tak, wiecie, ciągle coś. Dobra, kochani, ja już lecę. Przyjechaliśmy z treningu i zrobiłam ogień w piecu, bo woda będzie pewnie na jutro zimna, a wiecie, ja rano przyjadę, to chcę wziąć prysznic. No i co? I chciałam, słuchajcie, zrobić racuchy dla chłopaków z tych jabłek, ale nie udało mi się. Zdążyłam ogarnąć zmywarkę, bo tam ten filtr był tak zabrudzony, że poszłam go wymyć. Poprosiłam Jasia też, żeby założył to w kabinie, bo doszliśmy w końcu, o co chodzi. I że tam trzeba przykręcić, a ja nie mogłam tego wepchnąć, bo to mi się odkręciło. A Jasiu doszedł do tego, że to trzeba po prostu przekręcić niżej i wtedy to wejdzie. Więc mam nadzieję, że to zrobi i że tam się nic nie podzieje. Wierzę w jego umiejętności. No. I tak, no. Lecę. Jadę, pędzę. Miałam dzisiaj ambitniejsze troszkę plany, żeby więcej rzeczy zrobić, ale wyszło jak wyszło.
niestety teraz to tak będzie, że przez te treningi będę mało rzeczy ogarniać w domu i tak wiecie, wszystko na pół gwizdka, ewentualnie właśnie w te moje wolne dni, to wtedy to jak mam cały wolny dzień, no to wtedy uda się cokolwiek zrobić, ale jak mam tak wiecie na nockę albo jak przychodzę po dniówce, no to, to nie daje mi się nic więcej za bardzo ogarnąć, bo wiecie, trzeba ogień zrobić, w ogóle my musimy tą resztę tego drzewa pogodzić, nie wiem kiedy, może w sobotę, bo teraz ma cały czas padać i wiecie, i to będzie takie zamoknięte, a to było już tak fajnie suche, no i ja tak żałuję, że to się nie udało tego nam powozić, jak przyjechaliśmy, ale no wszystkie jakieś tam te, wiecie, obowiązki się tak jakoś kumulują, że ja po prostu nie nadążam, ja nie nadążam za tym wszystkim, serio. No. Także, dobra, nie przedłużam, skupiam się na jeździe. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie, zapraszam Was na jutro, jutro będzie lepszy dzień, na pewno. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Pa! Dzień dobry kochani, witajcie w piątek. Ja właśnie wróciłam. Odwiozłam chłopaków. No i lecę spać. Lecę spać do Jasia, do łóżka, bo nie chcę mi się kanapy rozkładać. Poza tym dzisiaj też idę na nockę, więc tak, ten sen będzie krótki. Byłam po bułki, słuchajcie. Jezu, jak to jest ciemno teraz przez te deszcze. I tak, kupiłam maliny i w ogóle jedną zgniotłam nogą, bo mi wypadła. Nie zauważyłam, ale no. Trudno, kupiłam maliny, bo obiecałam chłopakom, że zrobimy te maliny w czekoladzie. Tu mam chlebek. W ogóle dzisiaj wzięłam taki chleb z dynią to jest, ale on fajnie wygląda, bo ma dużo tej dyni chyba w środku, widzicie? A ja lubię ogólnie bułki z dynią też, więc to może być dobre. Dzisiaj na tą handlę jesienną wzięłam sobie czekoladę. To są czekolady, które wykorzystamy do tych malin i jeszcze tam mamy banany. I jeszcze w sumie mamy nasze gruszki, to może jeszcze gruszki weźmiemy. I tutaj wzięłam taką o smaku karamelowym. Więc tak, same słodycze dzisiaj. Ale słuchajcie, dzisiaj jest 13 piątek. Niektórzy mówią, że pechowy, inni mówią, że szczęśliwy. Mi się wydaje, że jakoś to wszystko zależy od nas, jak my do tego dnia podejdziemy. Jeżeli powiemy sobie, że on będzie szczęśliwy, no to będzie szczęśliwy. Jak powiemy sobie, że będzie zły, to to zło przyciągniemy, nie? Więc tak, ja idę. Co te chłopaki moje tutaj mają na otworzone? Prawie całe płatki oni zjedli. Ja idę spać. Zobaczymy się później. No i dobra, słuchajcie kochani, nie wiem jaki mam ten statyw tutaj ustawić. Ale tak, ja się trochę wyspałam. Odebrałam chłopaków, odebrałam Franka, potem Jasia. Okazało się, że Jasiu dzisiaj miał trochę później koniec. A teraz robię jabłka do... Ja wczoraj zaczęłam w ogóle. Te jabłka tutaj tak leżały, ja w ogóle muszę je wynieść, te skórki do kompostownika. Robię jabłka i zaraz będziemy robili racuchy. Nie chcę mi się dzisiaj robić nic na obiad. Wczoraj mieliśmy ten schabowy i tam jeszcze trochę jest i ja sobie odgrzeję tą resztę tego z wczoraj, tej marchewki ze schabowym. To będzie mój obiad i na deser zjem racucha, a chłopakom obiecałam te racuchy. Franek tak bardzo uwielbiał w górach na śniadaniach u tej pani, ale ja mu powiedziałam, no wtedy myśmy zrezygnowali z tych śniadań. I ja mówię, Franuś, przecież my mamy tyle jabłek w domu, że ja będę ci całą jesień te racuchy robić. Ale widzicie, jakoś tak słabo mi to wychodzi.
bo wczoraj ja się trening, nocka, dzisiaj się ledwo wyspałam i też mam zaraz nockę, więc no, ten czas teraz tak zasuwa, w ogóle ta pogoda dzisiaj mnie tak dobija, jest tak brzydko, cały czas pada, nawet nie mrzy, tylko pada regularnie. No, chłopaki poszli kotki nakarmić i ogień zrobić w piecu. Muszę im powiedzieć, żeby na dom otworzyli, bo już jest chłodno w domu. Niby jak człowiek się rusza, no to nie, ale wiecie, jak się siedzi, to jednak jest już zimno. We wrześniu. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się odmieni, bo kurde. Trochę tego lata było, a teraz nagle zaraz zima, jesień. No nie, żeby była jeszcze jakaś w miarę sensowna jesień. No i słuchajcie, stwierdziłam, że sobie do was pogadam, bo ostatnio mam też taki dosyć ciężki czas, jeżeli chodzi o szkołę, o Jasia. No i w ostatnim czasie wydarzyły się takie dziwne sytuacje w szkole. To znaczy, wiecie, no Jasiek już ma 11, zaraz 12 lat, wiecie, hormony buzują i tak dalej. No i wziął do szkoły dezodorant, bo chciał się psikać po WF-ie. No i tam się wywiązała jakaś sprzeczka między kolegami. I Jasiek komuś tam psiknął dezodorantem, kogoś tam popchnął. Wiecie, taka sytuacja się może tutaj pokaże. Taka sytuacja pewnie nie raz jeszcze będzie miała miejsce, że gdzieś tam chłopcy będą się ścierać, że tak powiem. Ale no, przez kilka dni to się gdzieś tam nie rozwiązywało i ciągnęło i tak dalej. Oczywiście wszystko się w rezultacie rozwiązało i no niestety Jasiu dostał punkty na minus. Przyznał się tam do tego, co zrobił i tak dalej. Ale powiem wam, że ja nie o tym, jakby nie o tym, bo każde dziecko ma prawo być dzieckiem i każde dziecko ma prawo gdzieś tam, wiecie, no to są dzieci, oni się uczą zachowań społecznych. My kiedyś też się uczyliśmy, ja jak chodziłam do szkoły też jakieś miałam tam odchyły. Miałam jakieś tam, pamiętam, że kiedyś z jedną koleżanką się pokłóciłam o moją przyjaciółkę. No to było śmieszne. I tam coś napisałam w szatni, już nie pamiętam naprawdę, co to było. Ale no, byłam wzywana też do dyrektora. Tylko że to było chyba jeszcze, byłam starsza niż Jasiu. No ale się pokłóciłam z koleżanką o koleżankę, bo gdzieś tam poczułam jakieś zagrożenie i tak dalej, bo myśmy się przyjaźniły, a nagle się pojawił ktoś nowy i wiecie. No i ale nie o tym zupełnie, bo wiadomo, dzieci są dzieci i muszą się nauczyć zachowań społecznych. Gdzie mają się uczyć, jak nie w szkole? Funkcjonowania w społeczeństwie i później w grupie i tak samo później w pracy i tak dalej, nie? Więc to wszystko gdzieś, no gdzieś się trzeba tego nauczyć po prostu. Ale chodzi o to, że powiem wam, że przeraża mnie podejście niektórych rodziców. Ja wiem, ja ideałem nie jestem i w ogóle nie powinnam się tutaj wypowiadać, bo wychowuję dzieci sama, nie? Dla niektórych to przecież jest koniec świata, trzy dni ciemno, że ja się w ogóle rozwiodłam i tak dalej. I że ja wyznaję zasady, jakie wyznaję. Ale ja uważam, że lepiej być samemu, aniżeli być w toksycznej relacji, w której cierpią wszyscy. I przede wszystkim, w której w efekcie zachowań dorosłych cierpią dzieci. I właśnie dlatego też gdzieś tam no, podjęłam decyzję o rozwodzie, tak? To gdzieś głównym czynnikiem było to, że wiedziałam, że to się wszystko będzie odbijać na dzieciach, na mnie też oczywiście, tak, ale głównie w przyszłości na dzieciach i że lepiej wychowywać dzieci samemu i spokojnie,
niżeli z kimś, kto będzie po prostu negatywny, nie? Kto... No i co oni się tam kłócą? I słuchajcie, przeraża mnie podejście rodziców, którzy ja wiem, że jakby, nie wiem jak mam to wam powiedzieć, ja wiem o tym, że można stać za swoim dzieckiem murem, wręcz trzeba stać za swoim dzieckiem murem, zawsze bronić je za wszelką cenę, ale w momencie, kiedy to dziecko też nie jest święte i w momencie, kiedy to dziecko no po prostu nabroiło, tak? No to trzeba mieć jakieś zasady i pokazywać te zasady naszym dzieciom. Kto ma pokazać te zasady, jeżeli nie my, tak? Nie wiem, mi się wydaje, że ja gdzieś tam zawsze uważałam, że najważniejsza jest prawda i choćby nie wiem jaka ona była, to trzeba do niej dążyć i po prostu prawda jest prawdą, prawda i tak zawsze wyjdzie na jaw, wszystko się wyda i nie ma sensu kłamać, nie ma sensu owijać, bo wiecie, albo wyjdzie na jaw, albo się obróci przeciwko wam i karma wraca, więc zanim się coś zrobi, trzeba się nad tym dwa razy zastanowić. A ten, otworzyłeś na dom? Nie. A pójdziesz otworzyć? Co? Ale to najpierw nie chcę. No dobrze, a za chwilę pójdziesz. Tenek, skarpety zakładaj. Ten bez tych skarpet lata. Cały dzień. Załóż te skarpety. Ja widzę, że zakładasz skarpety i proszę tu przyjść mi czytać książeczkę. Oboje. Co ty szukasz tam? Co? No co ty tam szukasz? Czekotubkę. A na jakiej podstawie ty bierzesz czekotubkę? Jasiowi w takim razie też weź, tak? Egoisto mały. Jasiu też dla ciebie zawsze wszystko bierze. A dla mnie też. Dobrze, dziękuję. Sama nie muszę czytać? Musisz. Nie. Oboje musicie. Kupiliśmy tą książeczkę z gór. I... I mówiliście, że ją przeczytamy. No. Dobrze, połóż tam koło komputera. Na poniedziałek. Aha, no to Fenek też to miał. A to owoce. Dobrze. A co wy robicie teraz? Chłopaki. Aha, a co o, poza tym będziecie robić? Co będziecie? Ja włączę coś na telewizor. A mama prosiła, żeby przeczytać tą książkę. Bo wy i tak będziecie na telewizorze, jak ja pójdę do pracy. Dobra, pół godziny możecie sobie coś pooglądać, tak? A wtedy czytanie. Jeszcze zamknij drzwi, jo. Bo ja chcę dokończyć moją myśl dzisiejszego dnia. A, Jasiu, no? Zaniesiesz babci tą kawę tutaj? Ja. Ja w ogóle muszę zrobić babci kanapki. Teraz jej zrobię chyba bułkę. Tam tą zbożową kawę. Ja. I przełóż pranie z pralki do suszarki, jo? Żeby to razem się suszyło, bo tam koszulę mam do pracy. Dobrze? Mhm. Ja zrobię te kanapki, bo te jabłka gniją, tam pewnie już nie będzie żadnych. Jak ty tak będziesz trząsł, to ty do połowy zlejesz. Dobra, zrobiłam babci kanapki. Się mi tu nie mieszczą, te jabłka. I słuchajcie, wracając do tego tematu, że jak niektórzy rodzice pokazują dzieciom, że można kłamać, że jakby wiecie, najważniejsze jest to, żeby chronić swoją dupę za przeproszeniem. I później takie dzieci myślą, że wiecie, że kłamstwa są na porządku dziennym, że można komuś ubliżać,
że można komuś sprawiać przykrość. No, więc no jakby jestem w szoku, nie? Jestem w szoku, że niektórzy dorośli ludzie zachowują się gorzej niż dzieci, bo dzieci między sobą potrafią się dogadać. I często właśnie jest tak, że czasami lepiej by było, żeby rodzice nie wtrącali się w sprawy dzieci, żeby dali możliwość tego, żeby dzieciaki rozwiązały sprawy między sobą, żeby po prostu gdzieś tam uczyły się tego życia społecznego, bo w przyszłości, tak jak mówię, nie, pójdą do pracy, pójdą do ludzi, nie będą umiały się zachować, bo będą znały gdzieś tam te wzorce z dzieciństwa, ze szkoły, które nie do końca były fajne, bo wiecie, zawsze przyszła mama, wybroniła. Ja jestem ostatnią osobą, która gdzieś tam, wiecie, no bronię Jasia, tak? Nie, jakby, gdyby działa mu się krzywda, no to nie pozwolę na to. Natomiast też uważam, że on jest na tyle inteligentny i na tyle dojrzały i że doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co się stało i tak dalej. I tam pomimo, że na początku nakłamał, to potem gdzieś tam się przyznał do tego wszystkiego i przeprosił kolegów i tak dalej. Ale no ta sytuacja jakby tak zamieszała strasznie, nie? Gdzieś tam zaburzyła w ogóle... Zaburzyła takie poczucie wartości, nie? Takie mega dziwnie, jakoś tak powiem wam, że mega dziwnie. I właśnie teraz weź wytłumacz dziecku, że wartości są w życiu ważne, skoro ono widzi, że inni rodzice kłamią na przykład, nie? Że robią wszystko, żeby nakłamać tylko po to, żeby ich dziecko gdzieś tam nie było winne w danej sprawie, czy cokolwiek. No i tutaj podejrzewam, że ja muszę się przygotować na to, że takich sytuacji pewnie będzie coraz więcej, no bo chłopaki dojrzewają, hormony buzują, więc... Ale powiem wam, że no... To było trudne doświadczenie, zarówno dla mnie, jak i dla Jasia na pewno. I gdzieś tam będziemy musieli się pozbierać po tym wszystkim. Wiadomo, że mamy siebie i że się wspieramy, że ze sobą wszystkim rozmawiamy. Staram się, żeby Jasiu wiedział, że ma we mnie wsparcie. Pomimo, że czasami niektórzy mówią, że Jasiu jest gorzej traktowany czy coś tam. Ale właśnie w moim odczuciu często wydaje mi się, że Jasiu jest tak traktowany bardziej dojrzale przeze mnie, nie? Z drugiej strony sobie myślę, czy to też nie jest źle. I tak wiecie, mam taki milion rozterek jak to ja. Boże, coś tu dzwoni ciągle, chyba Jasia telefon. A tym bardziej noski w pracy wpływają na to, że ja rozkminiam ciągle. Ciągle rozkminiam, rozkładam wszystko na czynniki pierwsze. Kasia się ze mnie śmieje i mówi, ty już weź więcej nie myśl, bo ty myśliwym zostaniesz. Ale no, chciałabym, żeby to wszystko w tym naszym życiu się jakoś tak układało po naszej myśli. Wiadomo, każdy tego chce, nie? Tylko kurczę, trzeba pamiętać jeszcze o tym, że istnieją jakieś zasady w życiu i że kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw. Nieważne, co by się zrobiło. Poza tym te kłamstwa wszystkie trzeba pamiętać. I już jak człowiek ich nie spamięta, to się zacznie gubić w tych wszystkich kłamstwach z czasem. Więc no nie ma sensu kłamać, nie? Nie ma sensu też pokazywać dzieciom, że można kłamać, bo po co? Po co uczyć dzieci czegoś takiego? Ja wiem, że dzisiejszy świat jest okrutny i że wiecie, wyścigi szczurów i tak dalej. Ale no właśnie po to jesteśmy my rodzice. Nie wiem, czy ja tylko mam takie podejście, czy mój rocznik ma takie myślenie, bo z tego co wiem, to koleżanki z mojego rocznika też jeszcze mają takie podejście i tam koledzy, że wiecie, są zasady w życiu, których nie warto łamać. Jak to było? Boże, profesor Bartoszewski to powiedział, że są rzeczy, które warto i są rzeczy, kurde, jak to było? Są rzeczy, które warto
są rzeczy, które się opłaca. O, tak to było. I ja Wam kiedyś też to już mówiłam. I nie wszystko, co się opłaca, warto. A nie wszystko, co warto, się opłaca. Nie zawsze opłaca się być szczerym i uczciwym. Bo z reguły tak jest, że dobrzy ludzie dostają po dupie od życia. Niestety. Gdzieś tam się też o tym przekonuję, że wiecie, nikomu nic nie robię żadnej krzywdy, sobie jestem, żyję, pracuję, chodzę po tym świecie jak każdy normalny człowiek, a cały czas komuś przeszkadzam. Samym faktem tego, że nie wiem, że mam odwagę gdzieś tam pokazać się na YouTubie, czy że mam odwagę pokazać, że właśnie żyję według tych swoich zasad, nie? Których tak naprawdę też nikt mnie nie nauczył, bo w moim domu nie było zasad. Nie było czegoś takiego. Były właśnie kłótnie, kłamstwa. Ale wiedziałam zawsze, że ja nie chcę tak żyć, nie? Że w moim domu tego nie będzie i koniec. I gdzieś tam do tego dążę. Chociaż tą część uda mi się gdzieś spełnić. No bo wiadomo, nie mam pełnej rodziny, no tego nie udało mi się uzyskać. Nie mam normalnej rodziny, którą zawsze chciałam mieć. Chociaż ja uważam, że tak jak Wam mówiłam na początku, nie? Że lepiej czasami być samemu niż w toksycznej relacji. Natomiast mimo, że nie mam tej pełnej rodziny i mimo, że to marzenie się nie spełniło jakby, to i tak jestem dumna z tego, co mam, nie? I myślę, że z podniesioną głową mogę się z tego cieszyć, z tego, co mam i z tego, co udaje nam się na co dzień wypracować. I myślę, że to też ludzi może wkurzać po prostu, bo tak też ostatnio rozkminiam, dlaczego ja tak wkurzam ludzi, nie? Bo przecież, no co ja takiego złego robię? No co? Ale tak sobie myślę, że właśnie to, że w tym popierdzielonym świecie, który nie ma zasad, to może wkurzać. Właśnie to, że gdzieś tam mam swoje zdanie, że mam swoje zasady, że się ich trzymam, że nie przejmuję się ludźmi, że nie przejmuję się krytyką, wiecie, że umiem powiedzieć i postawić gdzieś tam granicę w moim życiu i powiedzieć, jak ci się nie podoba, to spadaj i tyle. No, więc tak, trzeba się starać, kurczę, żeby młodych też tego uczyć, bo wiecie, jak my ich tego nie nauczymy, to nikt ich tego nie nauczy i to życie z czasem będzie coraz gorsze. Te dzieci wychowywane przez nas będą później kiedyś w przyszłości tworzyć związki, tworzyć relacje i naprawdę będzie ciężko i gdzieś tam patrząc daleko w przyszłość, ja martwię się o to, bo może być ciężko, nie? Że będą, wiadomo, teraz i tak coraz więcej rozwodów jest i wszystkiego, ale że ludzie nie będą wcale w stanie stworzyć normalnych relacji, bo nie będą tego nauczeni, nie? No, więc tak. Takie moje rozkminy dzisiejsze. Mam nadzieję, że wszystko już się poukłada i uspokoi i że my wrócimy do naszego dalszego trybu życia. Dzisiaj jeszcze tą nockę, wtedy mam sobotę, niedzielę wolną, w niedzielę Jasiu ma turniej i właśnie też zapowiadają, patrzę tam na tą moją pogodę, że ma padać, nie? Wczoraj Jasiu był na treningu, też padało. Ja się tylko modlę, żeby on się nie rozchorował. Chyba muszę kupić w ogóle produkty do antygrypiny i już powoli nam dawać. Też mam ten syrop z kwiatów bzu. Teraz w ogóle już są owoce czarnego bzu, więc też będę musiała zrywać. Jeszcze mam aronię do zrywania, Boże. To chyba też w weekend ogarnę. Muszę sobie to napisać. Chciałabym zrobić jeszcze sok z czarnego bzu w tym roku. No. Nie było tych śliwek. Gruszki właśnie też jeszcze bym chciała porobić, bo Krysia mówiła mi, że robi gruszki całe właśnie fajnie w słoiki. Ja kiedyś robiłam, ale gruszki były dla mnie za słodkie, ale z drugiej strony sobie myślę, że to jest jakiś fajny sposób na przechowanie tych gruszek, a też można je użyć później do sałatki, na przykład z fetą podsmażyć czy podgrzać na patelni. Też widziałam kiedyś w restauracji taką, czy jadłam nawet taką sałatę, rukola, tam była sałata
ser ten pleśniowy i gruszka na słodko właśnie podsmażona na miodzie. Ale no, gruszka ze słoika też by mogła być, nie? Więc muszę sobie wszystko dzisiaj spisać, bo jestem taka jakaś kurde nieogarnięta ostatnio. Przez ostatnie kilka dni naprawdę czuję, jakbym była gdzieś poza swoim światem, serio. Jakoś tak na mnie to wszystko wpłynęło. No. Się śmiałam, że potrzebuję wyjechać w góry. Gdybyśmy mieli te góry bliżej, to byśmy wyjeżdżali częściej na pewno. Na 100%. Niektórzy się śmieją, przecież niedawno byłaś, dopiero wróciłaś i już chcesz znowu. Ja mówię, tak, potrzebuję. Potrzebowałabym iść i zapomnieć o wszystkim. Jednym razem się przeprowadzę w góry. To by dopiero było, co? Nigdy nie wiadomo. Może kiedyś, albo wybuduję sobie jakiś domeczek, szałasik w górach. No, więc takie dzisiaj rozkminy, słuchajcie, moi drodzy. Kończę już ostatnie jabłko. Dużo będzie tych recuchów, albo one będą po prostu bardziej jabłkowe, bo tam w przepisie, ja przepisy biorę sobie ze strony, Jezu, gdzie ja to kroję. Zamiast kroić tutaj, jak kroję do dobrych jabłek. Ja przepisy sobie biorę na większość rzeczy z kwestii smaku, więc jeżeli szukacie przepisów na recuchy, to wpiszcie sobie kwestia smaku i tam recuchy z jabłkiem i wam wyskoczą te, które robię ja. No i wiadomo, ja też daję tutaj sporo jabłek, więc muszę te proporcje wszystkie zwiększyć. Ale tak wiecie, tak na oko, tak mniej więcej już wiem, jak to ciasto ma wyglądać, że to ma być takie lekko gęste, jak na pancake'i. Więc tak, dobra, tutaj mamy jabłka. Zaraz jeszcze chłopakom obiecałam, że zrobią te maliny z czekoladą. A te są zgnite, to muszę wyrzucić. Dobra, i tak, tu mamy przepis na te, kurde, na te racuchy. Tutaj mamy tak, dwa jabłka, 200 ml mleka, jajko, mąka, łyżka cukru wanilinowego, łyżeczka cukru, łyżeczka sody oczyszczonej, masło klarowane do smażenia. Dobra, więc tak, mleko, jajka. Boże święty, te reklamy. Mleko, jajka. Ja zrobię sobie z trzech jajek i pomnożę to wszystko razy trzy. Bo wydaje mi się, że no tyle mam tych jabłek, że to będzie na większą ilość. Soda oczyszczona. Okej. Tylko czy ja mam sodę. Oto jest pytanie. Czy ja mam sodę oczyszczoną, ale coś tam ostatnio kupowałam. Coś
zasadach znowu. Będę musiała to posprzątać. Tu mam cukry waniliowe. A, proszę, proszę, proszę. Soda, otóż. Suszone owoce, muszę zrobić kompot w weekend. Śmietan fixy. Bez kitu, że nie mam sody oczyszczonej. Ani proszek. Proszek do pieczenia mam. Ale sody, że ja nie mam. O, muszę zrobić lód. Woreczki do lodu. Zrobię z proszkiem do pieczenia. Ale lipa, nie kupiłam sody, muszę sobie napisać. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. No chodźcie jeść te racuchy.
Zobaczę. Co? Aha. No, Franek, chodź, zobaczysz, czy to są takie same. Jak ta pani robiła. Proszę. Tu weź sobie tu kartkę. Daj mama to. Proszę. Fajne to urządzenie, co? Jaka opinia? Ja smakuję tam jak tam. Nie? A lepiej czy gorzej? No wiesz co, Franek? Szansę poprawić swoją. Bo więcej jabłek jest. No ale jak chciałem bez. Jak bez? Noszę mniej. A przestań. Słuchajcie, jeszcze muszę wynieść śmieci przed pracą i spisać licznik prądu, bo muszę po prostu wpisać i no patrzcie, co to jest za pogoda, nie? To wygląda dzisiaj jak prawdziwa jesień albo zima, pada zbrzydko. No, a ja idę się szykować do pracy już. No i dobra, kochani. Ja jadę do pracy. Przyszłam się pożegnać w sumie. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa!